Co tak naprawdę łączy Shenzi, Banzai i Eda? Są rodziną? Przyjaciółmi? Już wcześniej mieliśmy na kanale film, w którym zastanawialiśmy się, czy Shenzi może być matką Banzai i Eda? W tym tygodniu spojrzymy na nieco mniej szaloną teorię, na którą jednak mamy nieco mniej dowodów. Czy to możliwe, że Shenzi, Banzai i Ed są rodzeństwem? Jeśli spodziewacie się, że w tym filmie, jak w poprzedniej teorii o hienach, wyciągnę jakieś niesamowite, biologiczne fakty, to będziecie rozczarowani. Tak jak powiedziałem, na temat tego, czy Shenzi, Banzai i Ed są rodzeństwem, mamy mało dowodów, w tym także biologicznych. Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że tak, hieny żyjące w większym klanie zwykle dzielą się na co dzień na mniejsze grupki i wtedy samice zwykle spędzają czas ze swoją rodziną, albo po prostu z osobnikami, z którymi się lepiej dogadują, na przykład samcami, które bardziej lubią. Więc to wcale nie jest koniecznie takie dziwne, że hiena, samica spędzałaby czas z niespokrewnionymi z nią samcami. Tutaj nie ma reguły. W takim razie musimy się skupić na tych drobnych wskazówkach, które daje nam film. Co przemawiałoby za tym, że Shenzi, Banzai i Ed mogły być rodzeństwem? No to, że są do siebie podobni. Ale jeśli zwrócimy uwagę na pierwszy film, na pierwszego Króla Lwa, to zauważymy, że wszystkie hieny są do siebie podobne. Dopiero serial Lwia Straż zaczął dawać hienom różne kształty ciała, wielkości, sposoby poruszania się i ogólnie od siebie pora odróżniać nieco. Zróbcie pauzę, w którymkolwiek momencie minifilmu Lwia Straż Powrót, zróbcie pauzę w momencie, kiedy jest cały klan Janji i porównajcie go z jakimkolwiek zdjęciem klanu Shenzi. Zobaczycie, że jest znacznie bardziej zróżnicowany. Jak robiłam badania przed tą teorią, to się zorientowałam, że niektóre hieny, które pojawiały się na tym samym kadrze, w tej samej scenie, były tymi samymi hienami, tylko że odbicie lustrzane było zrobione. Tak więc wszystkie hieny są do siebie podobne. Jeśli przypatrzymy się tym drobnym szczegółom, które odróżniają Shenzi, Eda i Banzai od reszty hien w klanie, to zauważymy, że ktokolwiek projektował te hieny, starał się, aby Banzai i Ed byli do siebie możliwie podobni, bez wyglądania identycznie, i aby Shenzi się możliwie od nich różniła. Zwróćcie uwagę. I Banzai, i Ed mają takie łyse głowy. Niby mają tą grzywkę na boku, ale głównie mają głowy łyse. Tymczasem Shenzi ma taką piękną, bujną grzywkę z przodu. Shenzi także ma pysk tego samego odcienia, co resztę głowy. Podczas gdy i Banzai, i Ed mają ciemniejsze, takie szare pyski. No i także Banzai i Ed mają takie kropeczki, jakby piegi po bokach pysków. Tych piegów nie ma Shenzi. Tak więc między Shenzi a dwoma samcami jest sporo różnic, których na dodatek nie można wyjaśnić tym, że to miał być jakiś dymorfizm płciowy, że na przykład tylko samice mają długie grzywki, a samce nie. Nie można tego tak wyjaśnić, bo znowu, jeśli przyjrzymy się hienom w różnych scenach filmu, zauważymy, że takie przemieszanie cech występuje i u hien, które zdają się być samcami. I samce mają takie długie grzywki ich. Może jest trochę łysych samic, w sumie nie jestem pewna. Będę szczera, wszystkie hieny poza Shenzi są dosyć neutralne płciowo. Ale jest tam takie różne przemieszanie, na przykład przemieszanie długiej grzywy z ciemnym pyskiem, jasnej buzi z krótką grzywką. Więc wygląda to, że to nie jest dymorfizm płciowy. No i jeśli też się przypatrzymy uważnie, to Shenzi więcej odróżnia od Banzai i Eda, niż Eda od Banzai. Właściwie to, czym się różnią, to faktem, że Banzai ma grube brwi, coś, czego brakuje pozostałej dwójce, a Ed ma ogryzione uszy. Ogryzione uszy nie są czymś, czym się zwykle zwierzę rodzi, więc to bym obstawiała po prostu na jakieś przeszłe wydarzenie w życiu Eda. Pewnie wdał się w jakąś bójkę. Tak więc naprawdę bym się nie zdziwiła, gdyby się okazało, że Banzai i Ed byli braćmi, podczas gdy Shenzi była z nimi niespokrewniona. Dobra, to dlaczego by się z nimi zadawała, jeśli była niespokrewniona? No nie wiem. Może się przyjaźnili? Może są przyjaciółmi od samego dzieciństwa? Wiecie, coś takiego się zdarza. Ludzie czasami miewają przyjaciół. Wiem, to szokujące, ale naprawdę słyszałam, że to się zdarza. Czasami ludzie mają przyjaciół. Nie wszyscy się komunikują głównie przez internet. Jest też także inne wytłumaczenie. Może Shenzi chodzi z którymś z braci. Może chodzi z Banzai. Może chodzi z Edem. Kto wie?
Hej, w sumie nie myślicie, że Janja wygląda trochę jakby mógł być synem Shenzi i Banzaia? Ale hej, to tylko teoria. Hienowa teoria. Piszcie w komentarzach, co o niej myślicie. A gdy wy będziecie pisać, ja w międzyczasie podziękuję moim patronom. Patroni to osoby wspierające mnie oraz mój kanał poprzez portal Patronite. To dzięki nim mogę regularnie produkować filmy, zamiast szukać pracy na pół etatu w jakimś normalnym zawodzie. Szczególne podziękowania przysyłam Aleksandrze Shoemaker, Neko Spyro, Dani Dir, Srebrnej Stali, Wiktorii Kopacz oraz Wiktorii Bartkowiak.